Opolska tu ma rację, czy jednak będziemy te roty, czyli te roty przysięgi, czyli te układać formuły i w jaki sposób mają roty przysięgi składać marszałek. Tam z kolei było takie zaprzeczenie, bo z drugiej strony w Opolu ktoś powiedział, że przede wszystkim niech oświadczy, że nie jest dependente, czyli że nie zależy od nikogo. No to też to oświadczenie jest w jakimś sensie przysięgą, prawda? To jest bardzo ważne, że nie zależymy od osób trzecich. Więc ja muszę dać pierwszy przykład, nie mogę żądać od państwa, to będzie później dopiero, jakichś tam przysiąg, prawda, sejmikowych i tak dalej, a sam nie wykonuję przysięgi. W związku z tym chciałbym, żeby pierwsza rzecz, żeby przedebatować sprawę, czy jesteśmy za przysięgą marszałka, sekretarza, tych funkcyjnych wszystkich, prawda, i ogólną potem przysięgą, ale później. Najpierw tylko dzisiaj, choć jesteśmy za to, żeby marszałek Sejmu składał przysięgę, czy jesteśmy za przysięgą w ogóle, żeby obowiązywała, bo padł wniosek, że ten problem należy w ogóle obalić i że nie jesteśmy, bo Pismo Święte mówi wyraźnie, żeby nie przysięgać, prawda? Więc jeżeli państwo przegłosujecie, ma to swoje zalety i ma to swoje wady. Ja się nie wypowiadam w tej kwestii, żeby nie było sytuacji, że pan marszałek nie chce przysięgać, prawda? Albo że pan marszałek nie... A rota tutaj jest w tej Sejmie. Ja państwu może zanim podejmiecie decyzję, ja tę rotę państwu przeczytam, jaka ona obowiązywała, a my nawiązujemy do tego dorobku. W związku z tym ja przeczytam państwu, jak składali przysięgę marszałkowie na podstawie Konstytucji z 13 maja 1791 roku, jaką rotę składali. Przysięgali tak. Ja, czyli marszałek, przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, który... Proszę nie przeszkadzać mówcy, bo proszę państwa, nie słychać. Proszę nie przeszkadzać, nie przeszkadzać. Ja, Wojciech Edward Leszczyński, przysięgam, załóżmy, to jest taka symulacja, tak bym musiał przysięgać, jakbym był marszałkiem Sejmu nie skonfederowanego, co prawda, ale na podstawie Konstytucji z 13 maja 1991 roku. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, Trójcy Świętej Jedynemu, na to, iż powierzony mnie urząd marszałka sejmowego podług prawa dopełnię, od nikogo dependować nie będę, tylko od całej Rzeczypospolitej na Sejm zebranej, porządek sejmowania podług ustaw Rzeczypospolitej, a mianowicie w artykułach obowiązków moich w rozdziale o Sejmie, tak jak gdyby wszystko, co do słowa wypisane i przeze mnie w tej przysiędze wymówione były, posłusznie i wiernie dokonam, obowiązków w prawie o straży przepisane wiernie dopełnię, nie uwodząc się ani przyjaźnią, ani niechęcią, ani datkiem, ani obietnicą, ani nadzieją, ani bojaźnią. Tak mi Panie dopomóż i niewinna syna jego męka. I tak przysięgał marszałek Sejmu. A ja propozycję daję państwu, nie musimy to dzisiaj głosować, ale to jest jakby ostatni ten temat przed przerwą. Taką propozycję. To jest propozycja. Ja, Wojciech Edward Leszczyński, przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu na to, iż powierzony mnie urząd marszałka sejmowego podług prawa zwyczajowego naszych przodków dopełnię, od nikogo dependować nie będę, tylko od całej Rzeczypospolitej na Sejm zebranej. Prowadząc obrady dopilnuję stanowienia praw ziemskich zgodnych z prawem Bożym, prawem naturalnym. Zapewnię posłom ziemskim i senatorom głos wolny. Dążyć będę do realizacji celów Konfederacji Generalnej Niepołomickiej Anno Domini 2014, to jest do wyrugowania ziem Rzeczypospolitej wszelkich partii politycznych i do obrania chrześcijańskiego króla. Po osiągnięciu celów Konfederacji Sejm Walny skonfederowany rozwiąże. Porządku sejmowego wiernie dopilnuję, nie wodząc się ani przyjaźnią, ani niechęcią, ani datkiem, ani obietnicą, ani nadzieją, ani bojaźnią. Tak mi Panie dopomóż i niewinna syna jego męka. Taka jest moja propozycja. Co Wy na to? Możemy... Czy ktoś w tej sprawie... Otwieram debatę w tej sprawie. Pan pierwszy... Pan pierwszy... To może bardzo krótko. To bardzo krótko. Ponieważ... Jest to poważna sprawa. Myślę, że powinniśmy się zapoznać z tym w formie pisanej, żeby wyrobić sobie właściwe zdanie. Dlatego proponuję, żeby to recenzować do następnej sesji. Dobrze, ktoś kolejny? Proszę. Ogólną przysięgę. Tak. Ale jeszcze, drodzy państwo, wypowiadajcie się w sprawie przysięgi też, dobrze? Bo odnośnie przysięgi, potem tej konkretnej przysięgi. Bo to tutaj jest, ja bym panu przed tym. Panie marszałku, Ziemia Zachodniopomorska, Alfred Niewski. Proszę, jako wolni ludzie powinniśmy wrócić do momentu Rzeczypospolitej, kiedy była najjaśniejsza Rzeczypospolita była wolna. Tak. I to jest podstawą. Rozumiem, że najtrudniej jest złamać to, czego się nie przysięgało. Bo przysięgi są po to, żeby ogólnym powiedzieć, żeby je łamać, ale w tym momencie oprzyjmy się na momencie, kiedy była najjaśniejsza Rzeczypospolita była wolna. Tyle bym miał. Ale jest tam generalnie za przysięgą czy przeciw? W tym momencie nie za to, że jestem za tym, ja się nazywa, żeby wrócić do tego momentu. Bo rozumiem. Rozumiem. Do tego momentu. Bardzo proszę. Krzysztof Król, marszałek Ziemi Opolskiej. Przede wszystkim człowiek szlachetny nie musi przysięgać, bo jest człowiekiem szlachetnym i to trzyma słowa. A człowiek podły, choćby się zaklinał na wszystkie świętości, podepcze wszystko, i tylko tego szlachetnego zwiąże jeszcze niepotrzebnie przysięgą, jakbyśmy mieli w potopie przykład. Także nie widzę tutaj nawet, tak nawiązując do szlachetnych czasów naszych, sensu, bo jeżeli kogoś zmuszamy do przysięgi, to kwestionujemy jego wiarygodność. A małżeńska przysięga? Według Biblii przysięga... Ja za wojskową siedziałem w więzieniu, bo nie odmówiłem za komuny. Wojskowa to jest prawo. Dostałem 3 lata. Także postępowałem zgodnie z tym, jakie mam poglądy. Podczas gdy wielu poszło i ślepo przysięgało. I dzisiaj powinni bronić tego porządku, bo przysięga jest naprawdę bardzo ważna. Jakub mówi, że na potępienie zasłuży. Nie przysięgajcie, bo na potępienie zasłuży. A Chrystus mówi, że to jest od złego. Ja wiem, że to kiedyś było w tradycji, ale powiedzmy sobie szczerze, też szlachta miała swoje za uszami i na takich posiedzeniach to nie kłócili się. Jak 5 tylko ubili, to było dobrze. Czasami. Także rzeczywiście różne rzeczy się działy i trzeba było czasami być może wiązać. Nie wiem, nie oceniam tych ludzi. Ale jeśli my nawiązujemy dzisiaj jeszcze do nauki Chrystusa, a On mówi, że absolutnie wasze tak ma być tak, to On właśnie mówi, macie być szlachetni. Macie, jak powiecie, to jest to, co Pan powiedział Leszczyński, że tam było sprzeczność. Nie było sprzeczności, bo tam padło, wystarczy, że u nas na posiedzeniu, wystarczy, że zadeklaruje, że nie jest przez nikogo sterowany, bo tam była taka kwestia. Tak było. Nie było potrzeba żadnej przysięgi, niczego. Po prostu to jest, jeżeli kogoś, a jeżeli ktoś jest nieuczciwy, to i tak skłamie, i tak skłamie. Ale wtedy jest krzywoprzysięstwo, wie pan, to jest też, ja nie jestem za, tak. Ale... Ja... Znaczy nam to nic nie daje w tym sensie, że jak powiedziałem, człowiek podły i tak krzywoprzysięstwo zrobi tak. Problem jest w tym, że my nawiązując do tradycji tej ustawy, tak, do tej konstytucji, musimy się, tak, oczywiście, że dopuszczamy, musimy się do tego odnieść, czyli w tym momencie jakby już korygujemy ten punkt, żebyście mieli świadomość. Mamy tą władzę, oczywiście, że mamy, bo będzie sejm konstytucyjny. Ale ja uważam, że właśnie choćby ta kwestia, bo tam padają nie takie znowu słowa, one padają, że od nikogo nie będę dependować, będę, prawda, i tutaj z tego można rozliczać, czyli przyjmuję na siebie jakby zakres obowiązków. To jest takie pacta conventa podpisane marszałek Sejm, prawda? I ja uważam, że oczywiście nie musimy tego nazywać przysięgą, możemy to nazwać pacta conventa, ale albo ślubowanie, czyli jakaś inna, prawda, żeby tutaj sprostać. Jestem też za tym, tutaj, że poseł się wyraził, że na następnej ziemi, oczywiście, że zrecesujemy to, dzisiaj nie będziemy na tym głosować, tylko przemyślcie to Państwo nad tą formą. Ja chciałem sam związać sobie ręce, byście mnie zrozumieli, prawda? Że uważam, że od siebie trzeba zacząć i za miesiąc się ostatecznie w tej sprawie wypowiemy w Wisiu. A teraz jeszcze ostatni głos i przerwa, bo już tam Panowie już przerwa będzie. Ostatni głos i przerwa. Włodzimierz Lewandowski, Ziemia Opolska. Proszę Państwa, ja jednak uważam, że potrzebna jednak przysięga. Dlaczego? Dlaczego? Dzisiaj jestem szlachetnym, wszystko jest ok. Ale czasy zmieniają człowieka i wszyscy o tym wiedzą. Jeżeli dałeś przysięgę, to musisz tego trzymać się. I tyle. Tylko to mogę powiedzieć, bo to jest jedyna zasada, która musi. W takim razie, czy jesteście Państwo w stanie głosować na sprawę tylko przysięgi? Czy jesteśmy za, czy przeciw? Ślubowanie. Czyli nie jesteśmy gotowi, żeby to dzisiaj... Bardzo proszę. Ja uważam, że w takim razie ja to raczej przesunę, bo odnośnie w ogóle... Nie chodzi o konkretną, tylko chodzi w ogóle, prawda? Bardzo proszę. No tak, Pani Małgosiu, tutaj z przodu. Aha. Małgorzata Ewa Fiszczek, Ziemia Rybnicka. Ja bym proponowała, żeby po prostu przysięga była i w ten sposób byśmy udowodnili wszystkim rządzącym, że my dotrzymujemy słowa i nie rzucamy słowa na wiatr. I udowodnimy wszystkim, że Polacy nie kłamią, tak jak Żydzi. Dziękuję. Jeszcze Panu. Tak, można, za chwilę. Jedna, druga, trzecia, słuchajcie, się denerwuje. Tam już jest obiad. Ziemia Opolska. Ja tylko krótko powiem. Ziemia Opolska, tak. Co moim zdaniem jest tutaj ważnego? To, co tutaj było w tych dokumentach przedstawione tutaj, jest to po prostu z automatu prawo naturalne. Tego nie trzeba formułować, żeby kogoś rozliczać. Jego zawsze można rozliczyć, bo od razu wszyscy będą wiedzieć, czy ta osoba kłamie, lobuje, kombinuje i tak dalej. A więc tutaj praktycznie my jakbyśmy kwestionowali prawo naturalne. To jest kwestionowanie. To jest automatycznie. Jeżeli ktoś ma swobodę wypowiedzi, to nie ma bata i to się będzie czuło. Tak. Jeżeli ktoś nie ma tej swobody, że jest związany, siedzi w kieszeni u kogoś albo w jakiejś organizacji, to od razu będzie wyjdzie szydło z worka, bo to zdradzi jego postępowania, cele, dążenia i podobne rzeczy. Dlatego nie trzeba, znaczy według mnie nie... Drodzy Państwo, decyzję podejmuję taką, jako marszałek. Odraczam recesem głosowanie w ogóle na ślubowanie. Dopóki nie będzie decyzji odnośnie ślubowania, czyli przysięgi, dopóty nie będzie dyskusji nad konkretnymi. Odraczam to do Wiśnicza. Nie ma sensu, bo uważam, że nie jesteśmy gotowi. Odraczam tą decyzję. Teraz ogłaszam przerwę obiadową.